Dlaczego ja lubię drewno? Dlatego, że to jest taki ciekawy materiał, uważam, który łączy w sobie cztery podstawowe nauki. To jest biologia, chemia, fizyka i mechanika. Ja zawsze, czy się interesowałem, lubiłem biologię i lubię do dzisiaj, chemię też, z mechaniką trochę gorzej. Fizyka też była ciekawa i to właśnie powoduje, że ten materiał, jakim jest drewno, jest bardzo interesujący dla mnie. W szczególności, gdy widzimy możliwość zastosowania drewna w bardzo ekstremalnych warunkach, czyli na przykład w oddziaływaniu na, gdy oddziałuje na drewno woda albo ogień. Z reguły wydaje nam się, że drewno jest nieodporne na wodę, a już na pewno na ogień. Ale okazuje się, że można je uodpornić. W moim przypadku dość przypadkowo, muszę się przyznać. Kiedy kończyłem szkołę średnią, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, profil biologiczno-chemiczny, myślałem o medycynie. Podobnie jak mój brat, jak mój ojciec. Poszedłem na medycynę, złożyłem papiery. Nie dostałem się. Zabrakło mi kilku punktów. Postanowiłem przeczekać rok, unikając wojska i składać na medycynę ponownie. Przez ten rok podjąłem pracę w zakładzie jubilerskim. Jak widać, różne materiały mnie interesowały. Wcześniej metale, drewno nieco później. Dlatego podjąłem pracę właśnie w zakładzie jubilerskim. W ciągu tego roku moje pomysły na dalsze plany nieco się zmieniły. Stwierdziłem, że na medycynę nie będę się już starał. Spróbuję złożyć papiery na farmację. Poszedłem na egzamin, z którego z hukiem wyleciałem, ponieważ pomagałem koleżance, która obok mnie siedziała, rozwiązać zadanie z chemii. No i niestety zakończyła się moja przygoda z farmacją. Papier złożyłem szybko na fizykę i na tą fizykę się dostałem i rozpocząłem, jak to się mówi, ostatnie wakacje. Na wakacje pojechałem do pracy, do Finlandii i wtedy z kolei zaczęła się moja długa przygoda ze Skandynawią. Finlandia to moja druga ojczyzna, mógłbym teraz powiedzieć, ale o tym może opowiem trochę później. Kiedy wróciłem z Finlandii, zastanawiałem się, co ja na tej fizyce będę robił, a co więcej, co będę robił po fizyce. Nic oryginalnego nie wymyśliłem, a przez przypadek spotkałem się z moją ciotką, z którą podzieliłem się moimi rozterkami i powiedziała mi: słuchaj, a może byś złożył papiery w drugim rozdaniu, czy w drugim rzucie na technologię drewna? Zanim zadałem jej pytanie, standardowe już w tym momencie, a co ja będę po technologii drewna robił? Ona zdążyła mi powiedzieć: słuchaj, ale gdybyś się zdecydował na tą technologię drewna, to pamiętaj, musisz zrobić wszystko, żeby się dostać do pracowni na pracę magisterską do profesora Lutomskiego. A resztę to już zobaczysz, samo się ułoży. Ja poszedłem na technologię drewna, złożyłem papiery. Nie było to łatwe. Myślę tutaj o dostaniu się do pracowni profesora Lutomskiego, dlatego że z profesorem Lutomskim miałem kontakt dopiero na trzecim roku, czyli musiałem wytrwać. Kiedy profesora poznałem, wydawał mi się na początku osobą bardzo oschłą, oziębłą, trudno przystępną, ale to wrażenie bardzo szybko minęło. Rzeczywiście udało mi się. Profesor przyjął mnie na pracę magisterską, co nie było łatwe. Wiązało się to z trudną rozmową, można by powiedzieć rozmową kwalifikacyjną, ale dostałem się, zrobiłem u niego pracę magisterską i wtedy zaczęła się przygoda, moja przygoda, prawdziwa przygoda z technologią drewna. Bardzo szybko zainteresowałem się tym materiałem, tą materią, jaką jest drewno, ale to w dużej mierze dzięki mojemu mentorowi, którym był świętej pamięci już profesor Kazimierz Lutomski. Profesor był wyjątkową osobą.
to była osoba bardzo skromna z jednej strony, a z drugiej o bardzo dużych dokonaniach i w świecie drzewnictwa, w szeroko pojmowanym wood science w ówczesnych czasach, był to naukowiec rozpoznawalny tutaj w tej części, nie tylko w tej części Europy, ale w ogóle w Europie i myślę, że na świecie. Profesor miał świetnie opanowany warsztat badawczy, którego mnie nauczył. Poza tym kapitalnie potrafił zaplanować eksperyment badawczy. Rozmowa z nim na tematy naukowe była naprawdę ciekawa i inspirowała do następnych przedsięwzięć takich badawczych. Pierwsze kroki to wyjazd na konferencję międzynarodową na Słowację, na Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, gdzie pamiętam moją pierwszą prezentację. Byłem jeszcze wtedy studentem trzeciego roku, zatrudnionym na etacie asystenta stażysty. Pojechałem z prezentacją na temat nasycalność drewna topoli osiki. I to też jest ciekawy wątek, ponieważ profesor w tamtym okresie interesował się drewnem gatunków szybko rosnących, które, jak wiemy, dzisiaj mają dużą przyszłość. Zajmowaliśmy się wspólnie, prowadząc badania, nasycalnością tego drewna. Drewno topoli jako gatunek szybko rosnący, a zwłaszcza topoli osiki, jest o tyle trudnym przypadkiem, że w drewnie topolowym występuje bardzo często drewno reakcyjne, które z kolei wpływa w znaczący sposób na nasycalność, ograniczając tę nasycalność. Tematów, którym zajmowałem się wiele lat temu, mają w tej chwili jakieś powiązanie z projektami badawczymi, które realizuję w ostatnich latach, a tych projektów jest sporo. Ta sfera badań naukowych jest tym obszarem, który mnie najbardziej interesuje. Prowadziłem w ostatnim okresie, w ciągu ostatnich kilku lat, trzy duże projekty badawcze. Jednym z nich był projekt realizowany w ramach współpracy polsko-norweskiej. I w tym projekcie razem z moim niezawodnym zespołem badawczym zajmowaliśmy się nowymi rozwiązaniami w zakresie konserwacji, impregnacji drewna, przede wszystkim drewna współczesnego. Zatrzymajmy się na chwilę przy drewnie współczesnym. Mówię o tym dlatego, że zarówno drewno współczesne, jak i drewno zabytkowe, a nawet archeologiczne, jest obiektem, przedmiotem moich zainteresowań naukowych. W związku z drewnem współczesnym niedawno, kilka lat temu, zakończyliśmy duży 4-letni projekt, który był realizowany w ramach współpracy polsko-norweskiej. Projekt dotyczył nowych środków do impregnacji drewna. W tym projekcie zajmowaliśmy się, można powiedzieć, dwiema grupami środków czy związków chemicznych. To były związki krzemoorganiczne, które kapitalnie pozwalają nam zhydrofobizować drewno, a wiemy, że wiele szkód czy konsekwencji, które wyrządza woda oddziałująca na drewno użytkowane na zewnątrz, przekłada się później na korozję biologiczną. Związki krzemoorganiczne to ta grupa związków, którymi zajmuję się do dzisiaj. W międzyczasie prowadziłem kolejny duży projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspólnie z kolegami podjęliśmy w ogóle złożyć wniosek, gdy pojawił się konkurs na taki projekt. W tym projekcie uczestniczyło Centrum Bionanomedyczne, działające przy Wydziale Fizyki UAM. Również Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Poznański Park Naukowo-Technologiczny z panem profesorem Maciejewskim na czele. Czyli widać z tego, że konsorcjum tworzyli chemicy, fizycy,
My jako liderzy, czyli drzewiarze, specjaliści od drewna, ale również było trzech partnerów z obszaru, można by powiedzieć, tego humanistycznego. To było Muzeum, Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, to był Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z rezerwatem archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumskim, I oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Zabytkoznawstwa. W tym projekcie zajmowaliśmy się nowymi rozwiązaniami w zakresie konserwacji, czy służącymi do konserwacji drewna już zabytkowego i drewna archeologicznego. Ten dorobek posłużył do przygotowania następnego wniosku, startując do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i udało się pozyskać kolejne środki, niemałe, znowuż przekraczające 4 miliony złotych na badania, już w tym przypadku dotyczące bardziej biotworzyw. Ten projekt będzie realizowany przez 3 lata, również jest finansowany ze środków w ramach współpracy polsko-norweskiej. W tym projekcie skupiamy się, można by powiedzieć, na składnikach chemicznych, które możemy pozyskać z drewna i wykorzystać je do wytwarzania nowych materiałów. Przyroda to materia ożywiona. Pracując z drewnem, choć jest to już tkanka martwa, mogłoby się wydawać, że tu ten udział przyrody, która mogłaby nas zaskakiwać, jest stosunkowo niewielki, ale tak nie jest, bo wspomniałem na początku, że drewno jest takim ciekawym materiałem, który skupia w sobie biologię, chemię, fizykę, mechanikę. Tej biologii jest tam rzeczywiście dużo. Nawet gdy jest to już tkanka martwa, to pamiętajmy o tym, że tą tkanką cały czas interesują się mikroorganizmy i organizmy wyższe. Nie tylko bakterie, ale również grzyby. A i z tego fizycznego punktu widzenia, jest to włókno celulozowe, które podlega też i innym rodzajom degradacji, jakim jest na przykład termiczna degradacja. Tak więc w toku wszelkich eksperymentów takich badawczych, laboratoryjnych, to ta przyroda nas cały czas zaskakuje i tu mógłbym podawać wiele przykładów. Jednym z takich przykładów, myślę, że dość takim spektakularnym i łatwym do opowiedzenia jest taki przykład wzięty jeszcze z okresu trochę wcześniejszego, kiedy dzięki dobrym kontaktom, jakie miałem z profesorem Lutomskim, który zaraził mnie współpracą z przemysłem, czyli mówiąc innymi słowami, nauczył mnie tego, by prowadzić badania przydatne dla gospodarki, a nie badania dla badań. Przyroda to, jak powiedziałem na początku, materia ożywiona. I to nie tylko to, co nam się kojarzy z przyrodą często, czyli mikroorganizmy w naszym przypadku, to również organizmy wyższe, czyli ludzie. I myślę, że najwięcej pokory można się nauczyć pracując z ludźmi. Jeżeli są to dobre zespoły, to tam również można się nauczyć pokory, ale jest jeszcze do tego satysfakcja. Ja pracuję w bardzo dobrym zespole, który działa dynamicznie, myśli oryginalnie i odpowiada na potrzeby obecnych czasów i zapotrzebowania ze strony danej gałęzi przemysłowej. Myślę, że tych cegiełek jest kilka. O tym jest trudno mówić, bo to już jest takie, to by było takie chwalenie się. Mi to przechodzi dość ciężko. Myślę, że tym, czym warto się w tym przypadku pochwalić, to właśnie wdrożenia. Ja od wczesnych lat mojej pracy zawodowej silnie współpracuję z branżą drzewną, z firmami pracującymi na rynku budowlanym. Myślę tutaj o budownictwie drewnianym. Udało mi się kilka patentów uzyskać. To są patenty przyznane przez UPRP, czyli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
a co ważniejsze, wdrożenia. Dotyczy to rozwiązań takich jak technologia uniepalniania drewna, wytwarzanie powłok specjalistycznych, które zabezpieczają drewno przed ogniem, jak również inne patenty, które dotyczą konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego, wykorzystujący związki krzemoorganiczne, które kapitalnie potrafią stabilizować wymiarowo drewno. Wiemy, że drewno archeologiczne, które po wydobyciu nie zostanie odpowiednio szybko, profesjonalnie zabezpieczone przed utratą wody, ulega błyskawicznemu rozpadowi i taki obiekt czy taki zabytek przestaje już mieć swoją wartość. Nie jesteśmy w stanie zachować jego pierwotnych kształtów. Natomiast stosując odpowiednią metodę, która była przedmiotem dwóch zgłoszeń patentowych, na które udało się uzyskać przez UPRP patent, właśnie dotyczyły takiej technologii stabilizacji wymiarowej drewna archeologicznego. Trzeci patent, pozostając w tej tematyce, dotyczy powierzchniowego zabezpieczenia drewna zabytkowego. I tutaj w tym patencie wspólnie z kolegami wykorzystaliśmy włókna celulozowe modyfikowane silanami i siloksanami. Dzięki takiej technologii jesteśmy w stanie powierzchniowo skonsolidować taki zabytek. Nie ulega wątpliwości, że mam kompletnego bzika na punkcie sportów różnych, bo na nartach jeżdżę od 4 roku życia. Na nartach nauczyła mnie moja babcia, która ma blisko 102 lata. Nie jeździ już teraz na nartach, na szczęście, ale ma się dobrze. Od podstawówki ćwiczyłem karate, które uważam za jeden z ciekawszych w ogóle sportów. Dwóch z trójki moich synów uprawia w tej chwili aikido, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że jest to sport, który kształtuje wyobraźnię i też uczy dyscypliny, szczególnie przydatny chłopakom. Od szkoły średniej pływam na desce surfingowej i sprawia mi to ogromną frajdę. Jeśli chodzi o narty, to zgodnie z obowiązującymi trendami w tej chwili przestawiam się już powoli z nart zjazdowych na tak zwane ski touring. Ale to wszystko, o czym opowiadam w tej chwili, te różne dyscypliny sportowe, ja to zaliczam do tak zwanego sportu aktywnego, czyli gdy uprawiam te dyscypliny, to poświęcam się w pełni i o niczym innym nie myślę, czyli się zupełnie relaksuję. Jest jeszcze jedna dyscyplina sportowa, którą kocham, za którą przepadam i bez której nie mógłbym w ogóle żyć. Ona może trochę niefortunnie jest przeze mnie nazwana bierną dyscypliną, dlatego że jest to najprostszy sport, jaki znamy, czyli bieganie. Biegam maratony, biegam półmaratony. Na moją 50 chciałbym sobie zrobić prezent i pobiec ultramaraton 80 km w Bieszczadach, czyli tak zwany bieg rzeźnika. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na czym polega bierność w przypadku tego sportu? Otóż na tym, że ja biegając pracuję. To jest najlepszy czas dla mnie na to, by pisać projekty, układać publikacje, myśleć o następnych projektach lub następnych eksperymentach badawczych. Wszystkie moje wnioski projektowe napisałem biegając maratony. Tutaj mam kilka medali z okolicznych maratonów. I to jest właśnie czas, kiedy z jednej strony potrafię się zrelaksować, a z drugiej strony intensywnie pracować, wykorzystując czas na aktywność sportową. Pracownia Ochrony i Konserwacji Drewna to takie miejsce, gdzie zajmujemy się różnymi tematami.
Oczywiście każdy z tych tematów jest ściśle związany z drewnem. To jest drewno topoli, topola osika, Populus tremula. Proszę sobie wyobrazić, że to drewno, ten kawałek, to jest ta sama topola. Wygląda o wiele ładniej, o wiele ciekawiej. Pamiętajmy, że drewno topolowe jest drewnem niskiej jakości. Nie cieszy się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ma bardzo niską odporność na czynniki niszczące, biotyczne i abiotyczne. W wyniku obróbki termicznej, jaką jest modyfikacja termiczna, między innymi modyfikacja z wykorzystaniem gorącego oleju, uzyskujemy drewno, które drewno tego samego gatunku, zaznaczam, które wygląda o wiele ciekawiej. Cieszy się dużym zainteresowaniem w meblarstwie. Jak to się dzieje, że drewno surowe, naturalne, drewno topolowe, które ma z pozoru nieciekawą barwę, mało interesującą teksturę czy rysunek drewna, nagle w wyniku obróbki termicznej posiada taki ładny kolor i ciekawy rysunek. Otóż drewno reakcyjne, którego tu gołym okiem w tym drewnie surowym nie widać, w wyniku obróbki termicznej uwypukla się tą ciekawą, zróżnicowaną barwą. Znajdujemy się w tej chwili w wydzielonym, specjalistycznym laboratorium mykologicznym, czyli takim laboratorium, gdzie przechowujemy grzyby, które powodują rozkład drewna i materiałów lignocelulozowych. Oczywiście jest to pomieszczenie, do którego rzadko wchodzimy, dlatego że jest tu specjalny klimat, wysoka wilgotność powietrza, określona temperatura, no i jest to pomieszczenie sterylne, by zapobiegać wszelkiego rodzaju infekcjom, które mogłyby tym grzybom zaszkodzić. Znajdujemy się w tej chwili w laboratorium palnościowym. Jak widać, w pracowni ochrony i konserwacji drewna zajmujemy się nie tylko grzybami jako czynnikami niszczącymi drewno, czy owadami, czy wodą, która też potrafi niszczyć drewno, ale również ogniem. I to pomieszczenie jest wyspecjalizowane do prac badawczych związanych z ochroną przed ogniem. Jednym z ostatnich takich rozwiązań jest powłoka uniepalniająca. Jest to powłoka nietransparentna, którą można stosować zarówno na drewno, jak i materiały drewnopochodne. Tu mamy płytę OSB, tutaj sklejkę. Jest to powłoka silnie pigmentowana, jak widać nietransparentna, zawierająca cząstki grafitu. Jest to specyficzna forma grafitu, tak zwanego grafitu ekspandującego, który w warunkach wysokiej temperatury i oddziaływania ognia potrafi spęcznieć do bardzo dużych rozmiarów. Chodzi o to, by wykorzystywać retardanty ogniowe, które są przyjazne dla środowiska i nie szkodzą naszemu zdrowiu. W naszych badaniach staramy się doprowadzić do rozwiązań, które są na miarę XXI wieku, a więc do rozwiązań ekologicznych i w pełni bezpiecznych. Dlatego wykorzystujemy w tym celu grafit, który jest cząstką zupełnie obojętną i nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, jak i nasze zdrowie. To zwykła próbka papieru, grubego papieru o wysokiej gramaturze, czyli włókno celulozowe. Podobnie taka sama próbka celulozowa, inkrustowana cząstkami grafitu. Jak widać, próbka celulozy pali się sama, bez żadnej pomocy, natomiast próbka zawierająca grafit gaśnie. Alternatywą względem plastikowych opakowań są opakowania wytwarzane właśnie z włókna celulozowego, tak jak ten pojemnik. To, nad czym w tej chwili pracujemy, to ochrona drewna, materiałów lignocelulozowych, czy również włókna celulozowego przed takim prozaicznym czynnikiem, jakim jest woda. Woda, penetrując taką strukturę, potrafi doprowadzić do spęcznienia, a tym samym zniszczenia takiego materiału. W toku naszych badań i prac naukowych, które prowadziliśmy
W ciągu ostatnich projektów udało nam się w sposób bardzo prosty, a przede wszystkim przyjazny dla środowiska, zhydrofobizować drewno, nie tworząc żadnej dodatkowej powłoki z polietylenu, tylko impregnując związkami krzemoorganicznymi, które nie są niebezpieczne dla środowiska. Proszę zwrócić uwagę, na tym opakowaniu wykonanym ze ścieru, tym ciemniejszym, łatwiej to zauważyć, że w lewym zbiorniczku widać wyraźnie następuje podsiąkanie kapilarne i ta woda będzie za parę minut przesiąkała na wskroś tego materiału. Natomiast z prawej strony ta część jest wykonana, jest po prostu zaimpregnowana odpowiednim środkiem silnie hydrofobizującym i tutaj prawdopodobnie woda wcześniej wyparuje niż przesiąknie. To jest centralny magazynek dostarczający materiał do naszych badań. Tutaj znajdują się różnego rodzaju próbki do badań naukowych, próbki, które są przygotowane zgodnie z odpowiednimi standardami. Jest tu dużo drewna w różnej postaci, drewna litego, materiałów drewnopochodnych, czy nawet, tak jak widać, drobnicy w postaci biomasy leśnej czy rolniczej. Materiał ten ma stabilną wilgotność, jest przechowywany w warunkach o stałym klimacie, stałej wilgotności powietrza i stałej temperaturze. Drewno jest materiałem znanym od wieków. Sama konserwacja drewna, o tym możemy poczytać w Starym Testamencie, kiedy Noe swoją arkę wykonaną z drewna zabezpieczał smołą drzewną, czyli produktem pirolizy drewna. Drewno więc wiele się nie zmieniło, ale technologie i możliwości jego wykorzystania i technologie jego zabezpieczania jak najbardziej tak. Dlatego przed nami, przed zespołem pracującym w Pracowni Ochrony Konserwacji Drewna są coraz to nowsze wyzwania i oczekiwania dla rozwijającej się branży drzewnej.